Nie wiedziałam, czy to infekcja. Masz paskudne uszy. Max cierpi na krwiaka ucha. Ma spuchniętą małżowinę. Jedno z uszu Maxa jest pełne krwi. Nie widziałam tak dużego krwiaka. Czasem można ściągnąć płyn i podać zastrzyk ze sterydów. Jego ucho zaraz znowu wypełni się płynem. Zapewne opróżnianie nie wystarczy. Trzeba będzie rozciąć mu małżowinę. Brandy postanowiła zaczekać na Maxa. Mam nadzieję, że będzie mógł dziś wrócić do domu, chociaż może nie zdążyć się wybudzić. Psy o zwisających małżowinach, takie jak labradory, mają słabą wentylację uszu. Za każdym razem, kiedy ściskam, widać brązowy płyn, przez co są bardziej narażone na infekcję. Oczyszczenie jego uszu trwało 15 minut. Podrażnienie sprawia, że pies potrząsa głową. Uszkodzenia ucha powodują opuchliznę i powstawanie krwiaków. To największy krwiak, jaki widziałam. Wprost trudno było dostrzec spoza niego psa. Krew będzie tryskać na boki. Będziemy zakrwawieni. To tylko krew. Mamy ładne, płaskie ucho. Zszywamy. Przykładam palec od spodu, żeby poczuć igłę przechodzącą przez chrząstkę. Trzeba będzie wyjąć szwy. Jeszcze dwa. Zostawimy ranę otwartą, żeby mogła się oczyścić. Operacja przebiegła dobrze. Usunęliśmy krwiak, usunęliśmy całą fibrynę i zszyliśmy ucho. Na razie się nie budzi. Zaczekałabym do jutra. Myślę, że lepiej będzie, jeśli tu zostanie. Przykro mi, że go zostawiłam, ale rozumiem. Tak będzie dla wszystkich najlepiej. So he's got to sleep off his anesthesia. Musi odespać narkozę. Za tydzień uszy powinny się wygoić.